Hej, cześć, siemanko, witajcie serdecznie, z tej strony Metro55, a to jest kolejny odcinek Kronik z Minecraft. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, jest to taki troszeczkę odcinek, mogę powiedzieć, że nie byłem przekonany, jaką tematykę zrobić właściwie. Ale wpadłem na pomysł, że mogę tak na dobrą sprawę umieścić w dzisiejszym odcinku beacony. No bo, tak na dobrą sprawę, ponieważ mam tutaj, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka zapewne, wybudowane takie miejsce, taką dziurę tak naprawdę, przez którą mogę sobie przelatywać, postanowiłem, że można by umieścić beacony na dole. I to właśnie dzisiaj zrobimy. Jeśli chodzi o wykopanie miejsca na samym dole na to, to jeszcze tego nie zrobiłem po prostu. Jeszcze to nie zostało zrobione, ale za momencik się tym zajmę. Na cięciu oczywiście, nie będę was tym nudził, że tak powiem. Ja się tym zajmę na spokojnie, słuchajcie. Na cięciu po prostu, jak mówię. Czyli na samym dole pewnie umieszczę troszeczkę tych beaconów. Nie wiem, z 10 kratek niżej pewnie to zrobię. I właśnie nie wiem, jak sobie wypełnić te kratki jeszcze dookoła. Myślę, że kawałek dyrta zrobię, resztę ze stone'a, wiecie? No, chyba w ten sposób sobie to podzielę. I oczywiście one sobie wychodziły na zewnątrz i będą fajnie, słuchajcie, mi tutaj fajnie będą wyglądać, nie? Myślę, że będzie, jest to dobry pomysł. Myślę, że wpadłem na całkiem nie najgorszą rzecz po prostu, nie? Będzie to się prezentować, myślę, całkiem ładnie. I... No, widzicie w ogóle, że w ten sposób to się teraz prezentuje. Design... O Jezu, czekaj, co tu się stało? Design tego miejsca. Tak to powinno wyglądać raczej. O, no ciutkę lepiej. No, powiedzmy. Wygląda nie najgorzej. Słuchajcie, poza tym ja nagrałem świeżo po streamie. I co to na tym streamie się działo? Przede wszystkim zbierałem dużo miedzi. I jak widzicie, tu już troszeczkę zacząłem ogarniać coś z przepalaniem. I w tej chwili mi się tutaj przepala na sztabki. No w każdym razie, słuchajcie, w tyle tego zebrałem. I troszeczkę mam jeszcze tutaj wosku. Zresztą to jest mój ostatni wosk z ciekawostek, ponieważ ja już więcej wosku nie mam. I możecie zauważyć, że coś tutaj się zaczyna dziać powoli. Co tutaj będzie? Słuchajcie, nie odstępuję od pomysłu tak naprawdę wioski, bo wioska będzie po tej stronie, bo zauważcie, że mam tutaj ogrom miejsca, więc powinienem pomieścić tutaj wiele budynków różnych. Będzie tu wioska, oczywiście jakieś centrum zrobię, w którym będzie wielbłąd w 1.20, jakaś myślę, może studnia, jakiś dzwon i oczywiście jakieś domki przeróżne, które ja wymyślę. Nie będę tutaj niczym się inspirował, nie będę na nic patrzył, na żadne domki w wioskach wieśniaków, tylko po prostu samemu to zbuduję. Ale tutaj, tego wcześniej właściwie o tym wam nie mówiłem za bardzo, ponieważ w tym miejscu podsunął mi to widz, za co bardzo serdecznie dziękuję, Haku. Podsunął mi to Haku, czyli zbuduję tutaj sobie pasiekę, ponieważ uznałem, że jako, że wykorzystuję tyle miedzi, to przyda mi się faktycznie dobre źródło plastrów miodu. I zbuduję tutaj taką pasiekę, w której oczywiście będą sobie latać pszczoły i będą mi tutaj cały czas generować miód. No i ja tutaj postawię sobie wagoniki z lejkami na dole, które będą sobie przejeżdżać cały czas, zbierać mi plastry miodu. Generalnie to zautomatyzuję tak, żeby mi się zbierały plastry miodu. Myślę, że będzie to fajne, skuteczne i przyjemne. A tutaj oczywiście będzie stodoła dla owieczek i dla krów. W ten sposób sobie to podzielę. Z jednej strony będą pewnie owieczki, z drugiej będą krowy. I tak to będzie. Tutaj będą gniazda, jak już powiedziałem, po środku. Nie mówiłem, ale tutaj będą gniazda po środku. I jeśli chodzi o teren, to mój teren, zobaczcie, że tutaj troszeczkę poingerowałem. I teraz tak, powiedzcie mi, czy nabralibyście się, że to jest normalny teren? Wyobraźcie sobie, że ja tutaj posadziłem trawę, co nie? Czy nabralibyście się na to, że to jest naturalny teren? Ja chyba bym się raczej nie nabrał. Chyba raczej tu widać ingerencję, ale może, musiałbym się pewnie przyjrzeć. I... to właściwie tyle z tego, co wam chciałem pokazać, jeśli chodzi o teren, ponieważ budowa będzie się zaczynać niedługo. Oczywiście ja sobie zalepię te beacony na jakiś czas, ponieważ no, one będą mi lagować, co nie? Ale chciałem je już umieścić dzisiaj, prawda? Chciałem je po prostu umieścić. Jeśli chodzi o ruiny, które zbuduję, bo mówiłem o ruinach, ponieważ chciałem nawiązać jakoś do archeologii, która będzie w 1.20, no to pewnie będzie tu jakaś ścieżka szła. Wymyślę sobie jeszcze jakiś design ścieżek, nie mam pojęcia, jakie ścieżki zrobię w tej bazie. W każdym razie, będzie szła ścieżka, która w pewnej chwili będzie tak zaczynać się, wiecie, zlewać troszeczkę z taką ścieżką zrujnowaną troszeczkę, pewnie pustynną. I gdzieś w tym miejscu planuję zrobić ruiny. O tutaj, widzicie? O w tym miejscu pewnie, a może troszeczkę dalej. O tutaj, ruin. Żeby to też, wiecie, oddzielić jakoś. Tutaj pewnie jakieś drzewa posadzę, żeby oddzielić tą część ze stodołą i z pasieką od właśnie tych ruin. W ten sposób to planuję zrobić. Myślę, że będzie fajne. I tutaj oczywiście będzie wioska. Mam jeszcze troszeczkę domków. I może w tym rogu, gdzieś tutaj, zbuduję taką wystawę trimów. Albo gdzieś tutaj, zobaczę jeszcze. Albo wkopię się w górę, to też jest jakaś opcja, słuchajcie. Myślę, czy nie wkopać się właśnie w tą górę, żeby sobie zrobić fajną taką miejscówkę, w której po prostu trimy wyeksponuję. Chyba tak zrobię, wiecie? No generalnie to jest mój pomysł na chwilę obecną. Myślę, że będzie fajnie. Myślę, że naprawdę będzie fajnie.
Dobra, słuchajcie, nie wiem ile trwa w tej chwili ten klip, ale jak już powiedziałem na starcie, w tej chwili zrobię cięcie. I ja włączę się do was, kiedy już będę gotowy, jeśli chodzi o moje piramidki, które tam zrobię, no i rozkopię, nie, najpierw rozkopię tam teren, prawda, poniżej. Później rozbuduję piramidki na bikony, no i postawię bikony i później, nie, bikony postawię razem z wami, żeby nie było. Postawię bikony razem z wami, jak już będzie na wszystko gotowe na dole. Więc słuchajcie, w tej chwili myślę, że zrobię cięcie i zobaczymy się, jak już będą gotowe te piramidki, będzie wszystko gotowe. No odcinek będzie dzisiaj dość krótki, ale no niestety, słuchajcie, no niestety nie miałem zbytnio pomysłu, co zrobić, a nagrywam to w przeddzień publikacji, tak na dobrą sprawę, więc no troszeczkę, słuchajcie, na spontanie jest ten odcinek, nie ukrywam. Może coś wam jeszcze porobię, słuchajcie, jeśli chodzi o... Może wam coś jeszcze pokażę, może wam coś jeszcze zaprezentuję, może wam jeszcze opowiem troszeczkę o moich planach potem. Jak już oczywiście przygotuję te bikony, no zobaczymy. Słuchajcie, w tej chwili będzie cięcie, widzimy się dopiero jak już przygotuję. Dla mnie to będzie troszkę czasu, dla was to będzie tylko chwilka, czyli cięcie. No i mamy to. Słuchajcie, ja przyszedłem na górę jeszcze zebrać te bikony dwa, które tu miałem. I tak mam rozprawę, to już gotowe wszystko będzie. Tylko jeszcze sobie zbiorę to. Jeszcze wezmę szkło, wiecie? No kurde, jeszcze wezmę szkło, bo chciałbym tam na samym dole jeszcze... Żeby od samego dołu były już pomarańczowe. Bikony. Poczekajcie, gdzieś tutaj chyba miałem jeszcze troszkę. Szkła. Poprawiam sobie tylko w ramce. Dobra, słuchajcie, tutaj miałem jeszcze chyba troszkę szkła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Doskonale. No, owca mi tu nie powinna wpaść. To co, słuchajcie, jedziemy. Po kolei. Przygotowałem już tam całą piramidę. Taką dużą zrobiłem, jakbyście się pytali, żeby wszystkie bikony były tu zasilone. Dla mnie mała strata, oczywiście z żelaza, bo żelazo dla mnie to, wiecie, mały, praktycznie żaden wydatek. Dobra, i teraz tak. Zacznijmy od... Phase 2. A, tylko jeszcze dorzuciłbym, wiecie. Dobra. Git. Czyli heist 2 już jest. Teraz zróbmy sobie speed 2. Dobra, powiedzmy, że od tej strony patrzę. Speed 2, dobra. Teraz tutaj. Kolejny efekt. Czekaj, musi się odpalić jeszcze. Dobra. Resistance teraz. Tylko jeszcze to zalepię. Dobra. Poszedł resistance. Oj, lagi już się robią coraz mocniejsze. Dobra. Teraz tutaj. Jump boost. W sumie to też mogę już pozalepiać. Dobra. I teraz będzie jeszcze ten, siłka, dokładnie. Wspomniałem nazwy przez moment. Tak, zrobię nazwy. Język mi się już plącze, musicie mi wybaczyć, że tak dzisiaj mówię troszeczkę... takim zmęczonym głosem, ale jestem po streamie, dlatego. Dobra. I jeszcze regeneration. Czemu nie mogę? Co jest? A, bo muszę jakąś jeszcze wybrać. Dobra, to nie wiem, może być to... Może być to, co nie? No i elegancko, ludzie. Wszystkie efekty gotowe. Bikony ogarnięte. Super. Ciekawe mnie, jak to wygląda w tej chwili, wiecie? A, jeszcze jakiegoś fajnego screena zrobię. No może lepiej będzie na górze zrobić w sumie? A co tam? Chodźmy na górę. Ej, fajnie to wygląda! Kurde! Podoba mi się. Z tej perspektywy, jak się patrzy, to widać w sumie tylko 5. Jakby nie patrzeć. No może taki chyba screen być, czekajcie. Jakiś ładny chciałem zrobić. Chyba lepiej wiecie, co będzie tam na dole faktycznie wyglądało. Bo na razie tutaj nie mam na co jeszcze nawet skierować kamery, wiecie? No i taki screen chyba będzie najlepszy właśnie. A, tylko jest tu obramówka, wspomniałem o niej, ale dobra, w sumie mogę screena Minecraftowego zrobić już tym razem. Dobra. I gotowe. Bardzo ładnie, słuchajcie, mi się tam to podoba, zobaczcie. Mi się tam to podoba. No,
Zobaczmy z daleka. Ej, nawet nie dnie tak tragicznie, myślałem, że będzie gorzej. To na razie zostawiam te beacony, wiecie? Na razie je zostawiam, cholera, a co? Na razie je zostawiam. Dobra, rozwalmy jeszcze te piramidki, a ja wam nieco powiem jeszcze o moich planach generalnie. Słuchajcie, jako że Minecraft 1.20 zbliża się wielkimi krokami, trzeba przyznać, bo ja podejrzewam, że on wyjdzie na początku czerwca, tak jak Minecraft 1.19 i 1.17, to trzeba będzie niedługo się przeprowadzać. Tak na dobrą sprawę, to ja jeszcze chcę tu ogarnąć wioskę, o której wam już wspominałem dzisiaj. Chciałbym również ogarnąć te farmy, o których też wam już wspominałem. Ruiny, o których wam już też dzisiaj wspominałem. No i chciałbym ogarnąć jeszcze to miejsce, w którym trimie będą wyeksponowane, prawda? I moja następna baza, jak już wam to mówiłem, ale chciałbym jeszcze opisać troszeczkę bardziej, co tam chcę zbudować. Generalnie, ja myślę sobie, że chciałbym zbudować taki dom, który będzie tak pół na pół zbudowany, czyli pół na pół właśnie z wiśni, pół na pół z bambusa, żeby to tak wyglądało troszeczkę, wiecie, takie wymieszanie nowych rzeczy, żeby to były takie nowości, które są ze sobą zmieszane. Myślę, że ma to naprawdę szansę wyglądać super. Naprawdę może to być udane. Poza tym chciałbym jeszcze zrobić... Co jest? Co mnie tłucze? Co mnie tłucze? A to szkielet. Poza tym bardzo chciałbym zrobić taki biom, który... Taki biom, słuchajcie, dżunglowy zapewne. I wiśniowy, takie, które się ładnie ze sobą zlewają. Jeszcze w planach mam zrobić taki biom właśnie za moją bazą. Za tym domkiem. Wyobraźcie sobie ten domek, nie? Który chcę zbudować pół na pół właśnie z wiśni, pół na pół z bambusa. I za tym domkiem chciałbym zrobić taki biom starożytny, w którym mieszkałby sobie Sniffer. I generalnie chciałbym tam zrobić takie też sekretne przejście do tego biomu, żeby... Wyobraźcie sobie taką ścianę ze stołna, która się uchyla po na przykład przyciśnięciu jakiegoś przycisku ukrytego, nie? Myślę, że to ma prawo wyjść naprawdę fajnie. Poważnie, chciałem coś takiego zrobić, no. Żeby, wiecie, tak się rozsuwała ściana i byłoby wejście do tej ukrytej doliny. Coś takiego chciałem zrobić, słuchajcie. Myślę, że to będzie genialne, jak już to skończę. Kurde, ten save będzie przyjemny, powiem wam szczerze, naprawdę. Niewiele tutaj... Nie musiałem tutaj aż tyle grać, a zobaczcie, jakie fajne rzeczy powstają, naprawdę. Na razie jestem zadowolony z tego save'a, bo jest luźny, ale fajne rzeczy tu tworzę, więc jak najbardziej jestem do niego zadowolony. Chodźmy jeszcze raz zrobić drugą piramidkę. A nie wiem, ludzie, co wy sądzicie? Podoba wam się ten save na razie, czy tak nie bardzo? Mi się podoba, jestem z niego zadowolony. Naprawdę, póki co, myślę, że genialne rzeczy tu wychodzą. Szczególnie z fanem jestem zadowolony chyba, wiecie, najbardziej. Przynajmniej na ten moment. I słuchajcie, poza tym, Minecraft 1.20 w ogóle myślę, że jak już Minecraft 1.20 wyjdzie, to będę na pewno, raczej na pewno będę dużo streamował z jakiejś eksploracji, z jakichś poszukiwań nowych itemów, żebym oczywiście sobie tego dużo pozbierał. Na pewno będę też robił poszukiwania nowego trima Silence, który wygląda cudownie, bo to będzie trim, który będę nosił na swojej zbrojce, właśnie, Jezu, właśnie trim Silence, który wygląda po prostu, no wygląda bosko, jak mam być szczery, naprawdę, wygląda niesamowicie. No, nie mogę się już doczekać, bo to będzie po prostu coś pięknego. Chciałbym już ten trim nosić, szczerze mówiąc, bez kitu. No, ale no, na to jeszcze sobie poczekam troszeczkę, ale dobre, pozorom to już nie tak dużo. Właściwie w chwili publikacji to będzie półtora miesiąca potencjalnie, słuchajcie, do wydania Minecrafta 1.20. Myślę, że kwestia faktycznie kilku tygodni, a ja się uwinę z tą bazą, ponieważ bioskę zacznę robić już niedługo. Ruiny nie zajmą mi jakoś dużo, myślę, dużo czasu, chociaż zobaczę, bo może jeszcze się zainspiruję jakoś bardziej. No i miejsce na zbrojki jakoś trzeba będzie fajny zjem wymyślić. No i co, słuchajcie, to tyle z moich planów. Trzeba będzie jeszcze zrobić jakieś fajne, myślę, trzeba będzie rozoznać się po całej okolicy tutaj jakieś drzewka, żeby to też się prezentowało. I posadzić trawkę oczywiście wszędzie. Trawę. Żeby nie było. Trawę. Rozrósłbym sobie tu trawę właśnie mączką kostną. W ten sposób, słuchajcie. Myślę, że mój pomysł obecnie jest całkiem najgorszy na to wszystko. I myślę, że ma prawo się to udać. Dobra, weźmy sobie to. I zaniosę do magazynu jeszcze. Coś wam jeszcze chyba chciałem powiedzieć, tylko co... Kurde, nie pamiętam. Coś wam jeszcze chciałem chyba powiedzieć, wiecie? Kurde, już nie pamiętam. No trudno. Chodźmy odłożyć to żelazo. I będę chyba powolutku kończył. Specjalnie troszkę przedłużyłem. Ale już gadłam tak zmęczony. Nie wiem, czy słychać tu ludzie. Naprawdę jestem już zmęczony dzisiaj mówieniem. Więc chyba na ten moment zakończę, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego znowu nagrywać, bo wydaje mi się, że mogą się przez przypadek wyciszyć, więc... Cholera, jeśli się wyciszyłem przez przypadek, to ja nie wiem. Nie mam pojęcia, ile trwa ten odcinek, ale będę go już faktycznie powoli kończył. Kurde, coś jeszcze wam chciałem powiedzieć, tylko ja już nie pamiętam za bardzo co. Nie wiem, chodźmy się jeszcze kimnąć. Coś jeszcze wam miałem powiedzieć, kurde, już nie pamiętam. No, coś jeszcze miałem, nie? Coś jeszcze miałem wam powiedzieć, no cholera. To jest najgorsze, jak to wyleci z głowy. Najwidoczniej to nie było nic na tyle ważnego, że musiałem o tym zapamiętać, co nie?
No nic, słuchajcie, wiem, że odcinek bardzo krótki, bo pewnie z 10 minut trwa, ale to już tyle. A, wiem, co miałem jeszcze sprawdzić. Chciałem jeszcze sprawdzić, czy tam wszystko wypełniłem ze Stone'a. Chyba tak, chyba git. Tak. No, tak sądzę. Dobra, czekaj tam jeszcze. Git. Miałem jeszcze ten, ogarnąć sobie ten copper cały, wiecie? To sobie to ogarnijmy jeszcze w sumie. To troszeczkę przedłużę odcinek. Ale bez kitu, chciałbym to jeszcze ogarnąć. Dobra, zatrzymajmy wagoniki. Ej, na razie węgla wystarczająco widzę jest. Chociaż nie będzie wystarczająco, kurde. Chyba będę musiał lawę wrócić do przepalania zaraz, wiecie? Tak sądzę. No cholera, trzeba będzie chyba lawę tutaj zaraz przynieść. Nie wiem, albo pokopię specjalnie węgiel po to. No zobaczymy. Albo węgiel drzewny zrobię. Ja kurde, nie wiem, zobaczymy ludzie, zobaczymy. No w każdym bądź razie... No jest deficyt węgla, jak możecie zauważyć, słuchajcie. No mam tutaj problem z przepalaniem. Dobra, wrzućmy sobie oto tu. Tylko to sobie zabiorę. Okej. Okay. Zobaczcie, sporo tego mam, sporo tej miedzi mam, naprawdę. No, ładna kolekcja, bym powiedział. Dobra, to sobie też przerobię ładnie na surową miedź. Dobra, to też... Czyli będę miał gotowo do przepalenia mieć taką brosplę. Tylko problem w tym, że mam tutaj deficyt węgla. Dobra, zabieramy to. No Jezu, aż poleciało to wszystko z wrażenia. Dobra. Mam nadzieję, że się nie wyciszyłem. No, bez kitu. Bo już dzisiaj nie mam o tym mówić więcej. Słyszycie chyba, jaki ma głos już zachrypnięty. Nie dość, że alergia mi się zaczyna z powrotem, bo... No coś pyli już, wiecie? Coś pyli, ja to czuję. Ich to chyba brzoza jest. Dobra, weźmy to. I przeróbmy w sumie to wszystko już na woskowane, wiecie? No, od razu, bez pierdzielenia. Na wariant nawoskowany. Waxed copper. Waxed block. Waxed block. Waxed block. Waxed block. Śmiesznie troszkę to brzmi. Dobra. Proszę, block of copper. Nie dłużmy waxed cut copper. Tu jeszcze jakiś block of copper się zapodziało. I chyba tyle, dobra. Waxed block of copper. Ktoś ten chyba, jak on się nazywał? No zapomniałem. Przepraszam cię widzu, zapomniałem. Już dzisiaj twój nick mówiłem przy okazji budowy... O, już nie mam więcej. Przy okazji budowy... Przy okazji wspominania o pasiece. Przepraszam, że cię zapomniałem, ale ja już dzisiaj nie myślę, więc... No musisz mi to wybaczyć. W każdym razie... Dziękuję ci, widz w ogóle słusznie zauważył, że naprawdę bardzo lubię miedź, ale ja tak naprawdę... Owca chciała przejść. Tak naprawdę tyle tej miedzi tu zużywam z tego prostego względu, że po prostu miedź się doskonale komponuje z akacją, dlatego. Dobra, słuchajcie, tyle na dziś. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się. Cześć.